Marcin, głód twojego grania z daleka widoczny. No jeśli tak, to bardzo się cieszę. No, miałem okazję zagrać się 90 minut, więc chciałem z tego jak najbardziej skorzystać. No i mocno naznaczony występ cyframi. Tak, zdałem tutaj mocny akces okolicznym klubom, że jakby co, to jestem gotowy. Ale to chyba jeszcze nie koniec przygody w Cygańskim Lesie. No mam nadzieję, że nie. Jest czas do końca czerwca, mam umowę, a potem się zobaczy. No a poza tym jeszcze sporo czasu na wykręcenie kolejnych minut, może goli asyst w trzeciej lidze. No mam nadzieję, no będę czekał konsekwentnie na swoją okazję, zobaczymy co czas przyniesie. Awansując do dalszej fazy rywalizacji pucharowej na Śląsku, z automatu niejako będziecie mieli jeszcze więcej grania. No tak, to też był w pewien sposób nasz priorytet tutaj chłopaków, którzy mają mniej minut, żeby sobie celebrować te mecze pucharowe i mieć okazję do tego, żeby po tym boisku pobiegać. A teraz sięgając nieco wstecz do przeszłości, twojej z Bielską Stalą, miałeś okoliczność sięgać po takie pucharowe trofeum w Bielskim Podokręgu? Nie, tutaj nie mieliśmy, w PKS nie mieliśmy okazji. Jeden puchar przegrany właśnie z rekordem na boisku w Czechowicach, a tak to też wisiała nad nami, nade mną klątwa Landka, bo parę razy zdarzyło mi się tam u nich na boisku schodzić z głową w dole. Dzięki i powodzenia. Dziękuję bardzo. Długo, nad wyraz długo nie mogło się otworzyć to spotkanie. No tak to czasami bywa. Landek był dosyć dobrze zorganizowany w obronie, nie mogliśmy nadgryźć, jakby stworzyć sobie sytuację takich 100%. Czasami w prostych sytuacjach nie kończyliśmy akcji, kombinowaliśmy za często, może za często graliśmy środki, zamiast czasami odszkodzić i skończyć akcję. No, takie te mecze czasami wyglądają, grając z przeciwnikiem, który całym zespołem broni się na 30 metrze. Boisko mimo wszystko, że wyglądało dobrze, to z perspektywy boiska czasami ta piłka skakała i też mieliśmy próbę, żeby tą piłkę sprowadzić i upłynić akcję, ale graliśmy cierpliwie. Przekonialiśmy ich od prawej do lewej i doczekaliśmy się swojego momentu. Wyglądało na to, iż kluczem do wygranej były akcje właśnie skrzydłami. Tak, też w przerwie sobie mówiliśmy, żeby ich z jednej strony z tą grę sprowadzić do środka i w pewnym momencie szybko przyspieszyć przez akcję, przez boczny sektor i tam sprowadzić, ugryźć. Cieszę się, że to się udało, bo ta pierwsza bramka, to są takie mecze, w których te pierwsze bramki są bardzo ważne, później już poszło planowo tak, jak sobie tego życzyliśmy. Sokole oko kapitana, jak dostrzegłeś tę lukę między murem a bramką? Ale już to było tak komentowane na boisku, że pytałem się nawet bramkarz, czy nie widział, że ja mam po prostu haluksy, no i ja dokręcam do koła jakiś metr więcej tą piłkę. On był przekonany, że ustawił dobrze murem, mówię, chłopie. Trochę się z tego pośmiałeś, cieszyć, bo to przy 1-0 jeszcze trochę mieli tlenu, mieli trochę wiary, po 2-0 później chyba ta wiara gdzieś tam uciekła i cieszę się, że to wpadło i nam też pozwoliło spokojnie kontrolować ten mecz. No i fajnie, że będzie okazja się znowu pokazać na Śląsku, gdzie czeka sporo rywali ligowych. Tak, o ile pamiętam, jak graliśmy na Śląsku, to często było tak, że było drużyn czwartoligowych dużo z okręgu, a teraz są tam naprawdę firmy na poziomie właśnie trzeciej ligi. No cieszymy się, no. Jeżeli grać to z najlepszymi i liczymy na podobne rozstrzygnięcie jak parę lat temu, gdzie zdobyliśmy puchar na szczeblu Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Gratuluję i powodzenia. Puchar Polski pod okręgą Bielsko-Biała Śląskiego Związku Piłki Nożnej dla rekordu Bielsko-Biała.